tam tyły też się bawią, bo tam nie widać w ogóle nic. Jeszcze nie wiem, kam moje kochanie, kiedy się wija kich, po tance zostanie. Ręce mamy rozruszane, nogi rozruszane. Za chwilę oddam głos panu Rafałowi. Pan Rafał jest tutaj przedstawicielem Polskiego Stowarzystwa Gimnastycznego Sokół Świat Pracy, czytam. Dziękujemy bardzo, że chcą z nami być dzisiaj, że cała społeczność, tak samo szkoły imieniem Kamila Baczyńskiego również. Moi drodzy, robimy tak. Dzielimy się na grupy, które będą, mają przygotowane różne zawody i konkurencje sportowe. Pan Rafał powie szczegóły. Osoby, które nie będą chciały wziąć udziału, nie mogą wziąć udziału, zapraszamy do środka na ciepłą herbatkę. My tutaj wracamy do zabawy, tak myślę, do godziny. Mury odganiamy. W środku mamy zestawy do malowania, kolorowanki. W razie czego jesteśmy do Państwa dyspozycji, a już oddaję głos panu Rafałowi. Czołem ojczyźnie. Czołem. Bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj tutaj z wami, bo cały sens istnienia naszego towarzystwa to wy. Wy jesteście Polską. Wy jesteście naszą ojczyzną, naszym krajem. A naszą powinnością jest wam służyć. Także dzisiaj, jeśli tylko będziecie mieli ochotę, pobawimy się wspólnie w różne takie gry i zabawy. Tam są uczniowie, też członkowie towarzystwa, moi wychowankowie i wspólnie spróbujemy się w różnych konkurencjach. Będzie także strzelanie. Tak jest. Tutaj chłopaki, zaprezentujcie broń. Zupełnie bezpieczne bronie nerw. Także nikomu nic się nie stanie. A co do szczegółów konkurencji, zapraszam moją koleżankę Agnieszkę, która powie wam parę słów o tym, co was czeka. Dziękuję i dziękuję od razu za zaproszenie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i chętne osoby, które będą chciały się sprawdzić, zapraszamy tam na poszczególne stacje. Są to różne konkurencje. Więc tak, tak pokrótce tylko. Jedna stacja jest Perek Ogonek, jest piłka nożna, jest slalom, rzuty do celu, rzuty do tarczy, plus właśnie to, co wspomniał już poprzednio kolega, strzały do celu. Także serdecznie zapraszamy, którzy są chętni. Tak, słucham, chętni, tak, bardzo, cieszymy się bardzo, zapraszamy, mam nadzieję, że będzie zabawa przednia. Pewnie. Jeszcze raz.
pana starostę Lesława Wieczorka, mamy wicestarostę pana Krzysztofa Bryka, mamy przewodniczącego Komisji Oświaty i na tym skończę, bo nie wiem co dalej, pana Stanisława Początka. Drodzy państwo, przede wszystkim mamy pana posła, który zawsze uczestniczy i ja mu powiedziałam, że on nam słońce zawsze tu przynosi. Także gorące brawa dla naszych gości. Pozwólcie, że no ja tak się do tego mikrofonu już przykleiłam od tej 10.30, ale oddam go naszym zaproszonym gościom. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Dwa dni temu byliśmy wspólnie na Marszu Godności. Cieszę się, że w ramach Dni Małopolskich z niepełnosprawnościami możemy się znowu spotkać. Możecie się tutaj zabawić, troszkę też rozerwać. Dziękuję Stowarzyszeniu Sokół, że tutaj zorganizowało też dla Was troszkę zajęć. I oczywiście wręczymy uczestnikom medale, które tutaj pani Agnieszka i jej jednostka przygotowała dla Was. Dziękuję. Szanowni Państwo, po raz kolejny tutaj pani dyrektor wspomniała, że jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie ze wszystkimi stowarzyszeniami, które zajmują się opieką, ochroną osób niepełnosprawnych, towarzyszy wyśmienita pogoda. Po raz kolejny można powiedzieć, że słoneczko zawsze Wam towarzyszy w tego typu spotkaniach, tych poważniejszych i dzisiejszych właśnie jak integracja. Życzę miłej, wspaniałej zabawy i wszystkim opiekunom, którzy towarzyszą również i bardzo się cieszę, że tego typu inicjatywa jest kontynuowana i tutaj właśnie w tym urokliwym miejscu w Brniu to się nadaje właśnie na tego typu przedsięwzięcia, uroczystości. Wszystkiego dobrego, miłej zabawy, dużo uśmiechu, dużo radości, a przede wszystkim dużo miłości. Wszystkiego najlepszego. To my już oddamy głos panu Erkowi, który wspaniale Was zabawia, no i liczymy na Waszą zabawę. Pamiętajcie o tym, żeby nikt nie wyjechał bez takiego medalu, o którym Pan pokazywał Pan Starosta, dobrze? Każdy ma dostać medal, bo jesteście wspaniali, jesteście złoci, jesteście najlepsi. Wszystkiego najlepszego. Co to czuję? Ruka tańczy jak szalona. Czy czuję duszy? To jest zona. Rudą, ale oko białe. Zgadują noce, są wspaniałe. Wszyscy klaszą! Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Kto by to żył łaskawie, byle nie do Warszawy. Oj, nie, byle nie do Warszawy. Oj, nie, byle nie do Warszawy. Łaskawie, byle nie do Warszawy. Jedźcie pociąg z daleka, głośniej. Oj, nie, byle nie do Warszawy. Oj, nie, byle nie do Warszawy. Nie wyrzucić wiadomości, byj za koły. Ojajcie, kurde, lasy pola do zdrowia. Słoneczku, pójdę po wyspę, słoneczku. Hej, 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 h
słoneczku, głowy i swe chłody. Pomijajcie chmury na swe koladoły. Słoneczku. Dzwoneczku, głowy i swe chłody.